Drodzy panowie, ponieważ dzisiaj jest prima aprilis, czyli to jest dzień, gdy mówię prawdę, całą prawdę i prosto w oczy, drodzy panowie, chcę wam odpowiedzieć na nurtujące większość facetów pytanie, po czym poznać, czy żona zdradza. Informuję, że pytanie źle jest postawione. Dobrze postawione pytanie to byłoby wtedy, po czym poznać, czy żona chce zdradzić. Bo czy zdradziła już, czy jeszcze nie, to zależy tylko od tego, czy miała takowe możliwości, czy takowe możliwości nie miała. Jeżeli chce, to zdradzi. A jeżeli nie chce, to nie zdradzi. No, to wcale nie jest zależne od tego, czy zdradza, tylko czy ma takowe możliwości. Też nie. To zależy od tego, czy chce. I dlatego, drodzy panowie, informuję was, że to jest tak, jak na przykład, jakby zadać tak facetowi pytanie. Drogi facecie, czy ty byś, gdybyś miał okazję przejechać się sportowym Porsche 480 koni po torze wyścigowym, to czy byś odmówił? I drugie pytanie, czy gdybyś miał okazję przejechać się Oplem Rekordem na targ po ziemniaki, to czy byś odmówił? I tu uważam, że to jest zasadnicza kwestia. Czy ta jazda samochodem ma być dla przyjemności, czy z konieczności? I drodzy panowie, wyobraźcie sobie, że kobieta też człowiek, mimo że kobieta, i że ona też w swoim życiu chciałaby trochę przyjemności, a nie tylko obowiązków małżeńskich. I każda kobieta marzy o romantyzmie, o tym, żeby być kochaną, o tym, żeby kochać, o tym, żeby być noszona na rękach, o tym, żeby to był niezwykły, cudowny, wyjątkowy facet, który obudzi w niej motylki, który pozwoli jej usłyszeć śpiew skowronków i zapach jaśminu. Bo jeżeli coś takiego on obudzi, to ona jest gotowa w tym momencie na wszystko. I jeżeli ty nim jesteś, to na pewno ona z tego nie zrezygnuje, nawet jeśli jesteś jej mężem. I dlatego będzie ci wierna w tym momencie, kiedy słyszy te skowronki, czuje te motylki, no i jest otoczona tym zapachem. Dlatego bądź taki zawsze. Jeśli się uda być zawsze, to będzie to prima aprilis.